Siemaneczko, z tej strony mówi Norbi, a dzisiaj to jest już kolejny odcinek do poradników Adobe After Effects. Więc dzisiaj będzie efekt Handy Seamless Transition, więc macie linka w opisie oczywiście. No i tak, jak w ogóle to zainstalować, bo dużo ludzi ma z tym problem. Więc kopiujemy sobie HSTAScript, a wchodzimy sobie w folder od Adobe. Po prostu wklejamy. Jak widzicie, tutaj ja już mam, więc nie będę ja tego wklejał. Tutaj mamy. No i wtedy wchodzimy sobie w scripts, bierzemy sobie fix w razie, gdy nie działa, to niestety musimy i tak mieć to i tak. Kopiujemy to tutaj do tych skryptów, jak widzicie mam to. No i teraz będąc w Adobe, musicie za każdym uruchomieniem musicie zrobić coś takiego. Wchodzimy tutaj w File, Scripts, Run Script File. Jeżeli tam nie wyskoczy wam to od razu, te skrypty, to musicie to wyszukać. No jak jesteśmy już, wejdziemy sobie w Adobe, Support Files. I wejdziemy sobie w, nie plugins, nie w HST scripts, tylko po prostu scripts. I teraz nie widzimy tego, lecz musimy zaznaczyć All File Formats. No i teraz klikamy to, otwórz, no i voila. To jest wszystko, no i teraz możemy się bawić. Ja sobie zrobię tutaj New Composition. Byle co. Weźmiemy sobie jakiś plik. Dobra, więc mamy już jakieś filmy. No i teraz kopiujemy to do tego oczywiście. No i tak. Teraz, żeby dobrze to zrobić, musimy zrobić sobie to tak albo na odwrót, że to jest na dole, to u góry. Na przykład, o, tak. No i teraz wchodzimy sobie w Window, Extensions, Handy, o, i wyświetla nam się Handy Seamless Transition. To nam się trochę załaduje, to zależy od kompa. Dobra, mamy. No i teraz wybieramy sobie. Generalnie tutaj ze wszystkiego możemy wybrać. O, na przykład mamy takie. Fisheye na przykład. No i teraz wybieramy sobie jakiś ton, na przykład tutaj mamy taki. A bym chciał sobie na przykład załóżmy. Fish eye na przykład simple, czyli to o, na przykład. No i klikamy, po prostu klikamy dwa razy, czekamy, aż nam to się załaduje. Jeżeli będą wam jakieś błędy wyskakiwać, to kombinujcie, żeby wam się pojawił od razu ten efekt w tym miejscu, bo czasem jest tak, że po prostu one się nie pojawiają, ale jak widzimy, tutaj mamy już ten efekt. Więc tak. Teraz jak mamy to już tak, to możemy sobie to dać na przykład tak. No i teraz to wyglądać będzie tak, tylko musimy się załadować. No, no i jak widzimy, teraz efekt końcowy jest taki. Więc myślę, że pomogłem. Trzymajcie się. 7 łapek w górę, kolejny odcinek. Trzymajcie się, siema.